Anna i Kamil uchodzili za wzór małżeństwa. Ślub, który wzięli 2 lata wcześniej, był wydarzeniem, o którym mówiło się długo. Rodzina i przyjaciele zachwycali się ich zgodnością, urokiem i tym, jak dobrze do siebie pasują. Kamil, właściciel dobrze prosperującej firmy budowlanej, imponował swoją ambicją i przedsiębiorczością, podczas gdy Anna, analityk finansowy w dużej korporacji, była postrzegana jako zorganizowana, pracowita i troskliwa żona. Ich wspólne życie zaczynało się z perspektywami na świetlaną przyszłość, przestronne mieszkanie, stabilne finanse i plany na dzieci. Jednak z czasem zaczęły pojawiać się drobne rysy. Pierwsze sygnały były niemal niezauważalne, Kamil przestawał odpisywać na wiadomości w ciągu dnia, tłumacząc się nadmiarem pracy. Wieczorami zamiast wspólnych rozmów i kolacji wybierał telewizor albo telefon, zatapiając się w rozmowach z kolegami. Anna, choć z początku nie zwracała na to uwagi, z czasem poczuła, że coś jest nie tak. Pewnego wieczoru, wracając z pracy, kupiła ulubione ciasto Kamila, żeby zrobić mu niespodziankę. Zamiast radości z prezentu, Kamil rzucił tylko krótkie: dzięki. Położę je w kuchni na później. Nie było w tym żadnej złośliwości, ale Anna poczuła ukłucie smutku. Kiedyś takie gesty budziły u Kamila uśmiech i dziękczynny pocałunek. Teraz zdawało się, że nawet nie zauważa jej starań. Wieczorem postanowiła poruszyć temat ich relacji. Kamil, czy zauważyłeś, że ostatnio mniej rozmawiamy? Zapytała, starając się, by jej głos brzmiał spokojnie. O co ci chodzi? Westchnął, nie odrywając wzroku od telefonu. O nas. O to, że mijamy się w domu, że czuję, jakbyś się ode mnie oddalał. Kamil spojrzał na nią z wyraźnym zmęczeniem. Ania, mam naprawdę dużo na głowie. Firma, zlecenia, problemy z ekipą. Naprawdę myślisz, że mam czas i energię, żeby jeszcze zastanawiać się nad rozmowami o związku? Anna poczuła, jak coś w niej pęka. Jego słowa, choć wypowiedziane bez emocji, uderzyły ją jak policzek. Kiedyś byli zespołem, wspierali się we wszystkim, a teraz wyglądało na to, że każde z nich zaczynało żyć w osobnym świecie. Kolejne tygodnie przyniosły jeszcze więcej napięcia. Kamil coraz częściej wracał późno z pracy, tłumacząc się nad godzinami albo spotkaniami biznesowymi. Anna, z początku próbując okazywać wyrozumiałość, zaczęła zauważać niepokojące sygnały. Jego telefon był zawsze odwrócony ekranem do dołu, a na pytania o to, z kim rozmawia, odpowiadał zdawkowo. Pewnego piątkowego wieczoru Anna przygotowała romantyczną kolację. Kupiła świeże kwiaty, ugotowała ulubione danie Kamila i ustawiła w tle ich ulubioną playlistę. Kiedy usłyszała dźwięk klucza w drzwiach, jej serce zabiło mocniej, miała nadzieję, że ten wieczór będzie jak za dawnych czasów. Kamil wszedł do mieszkania, rzucił kurtkę na krzesło i od razu skierował się do salonu. Co się stało? Zapytała Anna, starając się ukryć rozczarowanie. Jestem padnięty, Ania. Miałem ciężki dzień. Nie mam siły na kolację i gadanie. Anna poczuła, jak jej oczy napełniają się łzami. Przez całą kolację siedziała sama, patrząc na pusty talerz Kamila i zastanawiając się, gdzie popełniła błąd. Następnego dnia, podczas wizyty u teściowej, atmosfera była jeszcze bardziej napięta. Matka Kamila, zawsze chłodna wobec Anny, tym razem poszła o krok dalej. Aniu, jak tam w pracy? Zapytała z pozoru niewinnie, ale w jej głosie dało się wyczuć ironię. Wszystko dobrze, dziękuję. Anna starała się brzmieć uprzejmie. Kamil mówił, że chyba ostatnio trochę się kłócicie. Może mniej skupiałabyś się na karierze, a więcej na domu? Mężczyzna potrzebuje wsparcia, nie roboty. Anna poczuła, jak jej policzki płoną. Zamiast odpowiedzieć, wstała od stołu i wyszła na balkon, próbując złapać oddech. Kiedy wróciła, Kamil i jego matka rozmawiali cicho, ale na jej widok nagle ucichli. Wieczorem w drodze do domu Anna próbowała porozmawiać z Kamilem. Twoja mama była dzisiaj wyjątkowo złośliwa, zaczęła. Ania, daj spokój. Ona po prostu się martwi. Martwi? Że pracuje, zamiast siedzieć w domu? Przecież kiedy się pobieraliśmy, oboje chcieliśmy, żebyśmy realizowali swoje ambicje. Może czas to przemyśleć, rzucił Kamil chłodno. Te słowa zabrzmiały w głowie Anny jak wyrok. Coś w ich relacji definitywnie się zmieniło,
a ona zaczynała czuć, że nie jest to tylko kwestia chwilowego kryzysu. Napięcie między Anną i Kamilem narastało z każdym dniem. Kiedyś rozmowy były codziennością, teraz sprowadzały się do wymiany obowiązkowych informacji, co kupić, kiedy zapłacić rachunki, kto odbierze pranie z pralni. Anna zauważyła, że Kamil coraz częściej zamykał się w sobie, a każdy jej gest mający na celu odbudowę bliskości był zbywany. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem w salonie, Anna zebrała się na odwagę. Kamil, czy naprawdę nie widzisz, co się z nami dzieje? Zapytała cicho. O co ci znowu chodzi? Kamil odłożył pilot, którym właśnie przełączał kanały. O to, że się od siebie oddalamy. Że nawet nie próbujesz już spędzać ze mną czasu. Kamil westchnął, jakby ten temat był dla niego męczący. Ania, nie przesadzaj. Przecież nic się nie dzieje. Po prostu pracuję dużo, jestem zmęczony. Nie wymyślaj problemów tam, gdzie ich nie ma. To nie jest wymysł. Ja to czuję. Kiedy ostatni raz zrobiliśmy coś razem, tak po prostu, dla siebie? Anna starała się utrzymać spokojny ton, ale w jej głosie słychać było ból. Może ty masz za dużo czasu na myślenie? Kamil rzucił z ironią. Anna poczuła, jak wzbiera w niej złość. Odłożyła książkę, którą trzymała na kolanach, i wstała. Wiesz co? Chyba rzeczywiście nie mamy już o czym rozmawiać, rzuciła, po czym wyszła do sypialni, trzaskając drzwiami. Tej nocy spała niespokojnie. Zastanawiała się, czy ich związek można jeszcze uratować. Przypomniała sobie słowa matki, która ostrzegała ją przed Kamilem jeszcze przed ślubem. On jest zbyt pewny siebie, Aniu. Jak nie będzie po jego myśli, może być ciężko. Anna wtedy zignorowała ostrzeżenia, ale teraz zaczęła się zastanawiać, czy matka nie miała racji. Mimo napiętej atmosfery w ich małżeństwie Anna nie unikała wizyt u teściowej. Chociaż Maria, matka Kamila, od początku ich relacji traktowała ją z dystansem, Anna starała się być uprzejma i unikać konfliktów. Tym razem jednak coś było inaczej. Kiedy weszli do domu Marii, teściowa powitała ich z wyraźnym napięciem. Jej uśmiech był sztuczny, a spojrzenie badawcze. Anna starała się nie zwracać na to uwagi i zająć rozmową o bieżących sprawach, ale atmosfera w domu była gęsta. Podczas obiadu Maria przyniosła tacę z naczyniami, na której znajdowały się porcje dla każdego. Anna zauważyła, że teściowa coś poprawia przy jej talerzu, ale nie zwróciła na to większej uwagi. Dopiero gdy zaczęła jeść, poczuła, że jedzenie smakuje inaczej niż zwykle. Wszystko w porządku, Aniu? Zapytała Maria z fałszywą troską. Tak, dziękuję, odpowiedziała Anna, choć w jej głowie zaczęły pojawiać się wątpliwości. Po obiedzie, gdy Maria sprzątała ze stołu, Anna poszła do kuchni, by pomóc. Wtedy zauważyła, jak teściowa bierze mały woreczek z szafki i dosypuje coś do resztek jedzenia na jej talerzu. Serce Anny zamarło. Co pani robi? Wykrzyknęła, czując, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Maria spojrzała na nią z przerażeniem, a woreczek wypadł jej z rąk. Na podłogę wysypał się biały proszek. To nie tak, jak myślisz, zaczęła teściowa, ale Anna nie pozwoliła jej dokończyć. Czy to jest trucizna? Anna wskazała na proszek. W tym momencie do kuchni wszedł Kamil. Spojrzał na obie kobiety, a jego twarz pozostała niewzruszona. Co się dzieje? Zapytał spokojnie. Twoja matka mnie truje. Krzyknęła Anna, wskazując na proszek na podłodze. Kamil spojrzał na woreczek, potem na matkę, a następnie na Annę. Jego reakcja była lodowata. Ania, przestań dramatyzować. Pewnie coś ci się wydaje. Anna nie mogła uwierzyć własnym uszom. Wydaje? Kamil, widziałam na własne oczy. Jej głos drżał ze złości i strachu. Maria, zamiast wyjaśnień, uciekła wzrokiem. Kamil natomiast wzruszył ramionami, jakby nic się nie stało. Chodź, idziemy do domu, rzucił, jakby właśnie zakończył zwykłą rozmowę. Anna spojrzała na niego z niedowierzaniem. Jak możesz być taki spokojny? Twoja matka próbowała mnie otruć, a ty nic z tym nie robisz. Nie zachowuj się jak wariatka, Ania, odpowiedział Kamil chłodno. Anna wybiegła z domu teściowej, nie czekając na Kamila. Nie mogła uwierzyć, że właśnie znalazła się w sytuacji rodem z koszmaru. Coś było bardzo nie w porządku
i postanowiła dowiedzieć się, co za tym stoi. Anna biegła wzdłuż osiedlowych uliczek, próbując zebrać myśli. Powietrze było chłodne, ale jej ciało ogarnął żar gniewu i paniki. To, co zobaczyła w kuchni u teściowej, nie mieściło jej się w głowie. Czy Maria naprawdę chciała ją otruć? A co gorsza, jak Kamil mógł na to zareagować tak obojętnie? Dotarła do mieszkania, trzaskając drzwiami. Chwilę później usiadła na sofie, próbując uspokoić oddech. W głowie kłębiły się pytania, ale jedno wybijało się na pierwszy plan: dlaczego? Co mogło popchnąć matkę Kamila do takiego kroku? Nie mogę tego tak zostawić, wyszeptała do siebie. Pierwszym krokiem było upewnienie się, czy rzeczywiście miała do czynienia z trucizną. Postanowiła wrócić do domu Marii następnego dnia, kiedy nikogo nie będzie, żeby sprawdzić, czy znajdzie coś w kuchni. Tymczasem zaczęła szukać informacji w internecie. Wpisała w wyszukiwarkę hasła: trucizna w białym proszku, domowe sposoby na zatrucie i trutka na szczury. Wyniki były przerażające. Niektóre substancje mogły zabić w ciągu kilku godzin, inne wywoływały objawy, które łatwo pomylić z zatruciem pokarmowym. Gdy przewijała strony, jej telefon zabrzęczał. To był Kamil. Anna zawahała się, ale w końcu odebrała. Jesteś w domu? Zapytał chłodno. Tak, i nie zamierzam rozmawiać, dopóki nie wyjaśnisz, co się stało, odparła twardo. Ania, naprawdę przesadzasz. Moja mama nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Pewnie coś ci się przewidziało. Te słowa wyprowadziły ją z równowagi. Przewidziało? Widziałam to na własne oczy, Kamil. Jeśli myślisz, że to zostawię, to się mylisz. Kamil westchnął, ale nie odpowiedział. Po chwili się rozłączył, zostawiając Annę z jeszcze większą frustracją. Następnego dnia Anna postanowiła działać. Gdy wiedziała, że Maria będzie poza domem, udała się do jej mieszkania. Miała klucz, który kiedyś Kamil jej dał, więc weszła bez problemu. Serce waliło jej jak młot, ale była zdeterminowana, by znaleźć dowody. Przeszukała kuchnię, otwierając szafki i przeszukując szuflady. W końcu znalazła to, czego szukała: mały woreczek z białym proszkiem ukryty za pudełkiem z herbatą. Wzięła go do ręki i dokładnie obejrzała. Na opakowaniu były drobne litery, a jedno słowo przykuło jej uwagę: trutka na szczury. Więc jednak, wyszeptała, czując zimny dreszcz na plecach. Postanowiła zrobić zdjęcia woreczka oraz miejsca, w którym go znalazła. Następnie włożyła go z powrotem, dokładnie tak, jak leżał wcześniej, żeby Maria niczego się nie domyśliła. Miała dowód, ale teraz musiała dowiedzieć się, dlaczego to zrobiła. Wróciła do swojego mieszkania, pełna niepokoju, ale i determinacji. Przez resztę dnia myślała o możliwych powodach. Czy Maria mogła działać sama? A może ktoś ją do tego zmusił? Myśl o Kamilu, który nie zareagował na jej oskarżenia, nie dawała jej spokoju. Wieczorem, przeglądając ich wspólne finanse, zaczęła dostrzegać coś dziwnego. Kamil regularnie wypłacał duże sumy pieniędzy, których nie widziała w ich budżecie. Postanowiła przyjrzeć się temu bliżej. Anna zaczęła też zastanawiać się, czy są inni, którzy mogli zauważyć coś podejrzanego. Postanowiła porozmawiać z sąsiadką Marii, starszą panią Haliną, która była wścibska, ale często wiedziała więcej, niż powinna. Dzień dobry, pani Halino, zaczęła Anna, gdy spotkały się na klatce. A, dzień dobry, Aniu. Dawno cię tu nie widziałam. Jak tam u was? Zapytała z uśmiechem. U nas dobrze, dziękuję. Chciałam zapytać, czy ostatnio zauważyła pani coś dziwnego u pani Marii? Starsza kobieta spojrzała na nią uważnie. A wiesz, Aniu, czasami widuję, jak do niej ktoś przychodzi. Jakiś mężczyzna, ale to nie twój Kamil. Wychodzi późnym wieczorem. Anna poczuła, jak serce jej przyspiesza. Naprawdę? Dziękuję za informację. Te słowa tylko potwierdziły jej podejrzenia: Maria mogła mieć wspólnika. Ale kim on był? I czy Kamil wiedział o tym wszystkim? Anna nie mogła spać tej nocy. Leżała w łóżku, wpatrując się w sufit, a myśli błądziły wokół tego, co odkryła. Biały proszek, który znalazła w kuchni Marii, nie był zwykłym przypadkiem. Zdjęcia, które zrobiła, były dowodem, ale potrzebowała więcej informacji. Kiedy nad ranem wstała,
podjęła decyzję, musi dowiedzieć się, kim był tajemniczy mężczyzna odwiedzający teściową i czy Kamil wiedział o całej sytuacji. Zaczęła od telefonu do swojej przyjaciółki, Magdy, która pracowała w laboratorium chemicznym. Magda, mam ogromną prośbę. Czy mogłabyś zbadać próbkę, którą ci przyniosę? Oczywiście, Aniu. Co to takiego? Zapytała przyjaciółka z lekką nutą ciekawości. Wydaje mi się, że to trutka na szczury. Chcę być pewna. Magda nie zadawała więcej pytań. Umówiły się na spotkanie jeszcze tego samego dnia. Anna delikatnie zapakowała kilka ziarenek białego proszku, które zebrała podczas wizyty u Marii, i ruszyła na spotkanie. Podczas rozmowy z Magdą starała się nie zdradzić wszystkich szczegółów. Przyjaciółka obiecała, że wyników analizy może spodziewać się już za kilka dni. W międzyczasie Anna postanowiła działać na innym froncie. Od kilku dni zauważała, że Kamil wraca do domu późno, ale nie wspominał o żadnych nowych zleceniach w pracy. Postanowiła sprawdzić, co tak naprawdę robił. Pewnego wieczoru, gdy powiedział, że musi pojechać na spotkanie biznesowe, Anna postanowiła go śledzić. Wsiadła do swojego samochodu i trzymała bezpieczny dystans za jego autem. Ku jej zdziwieniu Kamil nie pojechał w kierunku biura ani miejsca, gdzie zazwyczaj odbywały się jego spotkania biznesowe. Zatrzymał się przed małym, niepozornym domem na obrzeżach miasta. Anna zaparkowała na tyle daleko, żeby jej nie zauważył, i obserwowała. Kamil wszedł do środka, a drzwi otworzył mu mężczyzna w średnim wieku. Po chwili zgasło światło w salonie, a dom z zewnątrz wydawał się opuszczony. Czekała ponad godzinę, zanim Kamil wyszedł z budynku. Wsiadł do samochodu i odjechał w kierunku domu. Anna poczuła, że musi dowiedzieć się, co dzieje się w tym tajemniczym miejscu. Postanowiła wrócić tam następnego dnia. Anna nie mogła czekać długo. Następnego ranka, kiedy Kamil wyszedł do pracy, ponownie udała się pod adres, gdzie widziała go poprzedniego wieczoru. Tym razem postanowiła zapukać do drzwi. Drzwi otworzył ten sam mężczyzna, którego widziała dzień wcześniej. Miał szorstką twarz i wzrok, który od razu wzbudził w niej niepokój. Czego pani chce? Zapytał ośle. Szukam informacji o firmie budowlanej Kamila. Słyszałam, że tutaj odbywają się spotkania, skłamała szybko. Mężczyzna zmierzył ją wzrokiem, ale nic nie powiedział. Po chwili jednak uśmiechnął się krzywo. Nie sądzę, żeby pani miała coś wspólnego z biznesem Kamila. Lepiej nie mieszać się w nie swoje sprawy. Anna poczuła, jak serce jej przyspiesza. Nie chciała wywoływać podejrzeń, więc szybko się wycofała. Przepraszam, musiało dojść do pomyłki, powiedziała i wróciła do samochodu. Kiedy wsiadła, ręce jej drżały. Ten mężczyzna wiedział coś, czego Kamil jej nie mówił. Postanowiła poszukać więcej informacji. Po powrocie do domu wzięła laptopa i zaczęła przeszukiwać internet. Po godzinach śledztwa natrafiła na artykuły dotyczące firmy Kamila. Okazało się, że kilka projektów było powiązanych z podejrzanymi transakcjami finansowymi. Co więcej, jeden z wymienionych w artykule nazwisk Witold K. pasował do opisu mężczyzny, którego widziała. Był on wcześniej zamieszany w oszustwa finansowe, a jego nazwisko przewijało się w kontekście działań na granicy prawa. W głowie Anny zaczęły układać się kolejne elementy układanki. Czy Kamil mógł być powiązany z czymś nielegalnym? A może współpracował z tym człowiekiem, by się jej pozbyć? Wieczorem, gdy Kamil wrócił do domu, Anna postanowiła przejść do działania. Przygotowała kolację, starając się zachowywać jak zwykle. Gdy usiedli do stołu, zaczęła rozmowę. Co robiłeś wczoraj wieczorem? Zapytała niby mimochodem. Kamil spojrzał na nią, unosząc brew. Spotkanie biznesowe. A co? Nic. Po prostu zastanawiałam się, dlaczego nie wspominasz o tych nowych projektach. Kamil zmrużył oczy, ale szybko zmienił temat. Nie muszę cię o wszystkim informować, Aniu. Tym razem Anna nie naciskała. Wiedziała, że prawda powoli wychodzi na jaw, ale jeszcze nie miała pełnego obrazu. Czuła jednak, że jest coraz bliżej odkrycia, co naprawdę dzieje się za jej plecami. Anna obudziła się wcześnie, zmęczona, ale zdeterminowana, by kontynuować swoje śledztwo. Wciąż miała w głowie obraz Kamila wchodzącego do tajemniczego domu i rozmowę z mężczyzną, który ewidentnie wiedział o niej więcej, niż się spodziewała.
postanowiła działać metodycznie. Jej celem było nie tylko dowiedzenie się prawdy, ale i zebranie dowodów. Pierwszym krokiem była wizyta u Magiedy, która obiecała przeanalizować próbkę proszku. W laboratorium przyjaciółka czekała na nią z poważnym wyrazem twarzy. Aniu, musisz mi powiedzieć, skąd masz tę próbkę, zaczęła Magda. Dlaczego? Coś jest nie tak. Anna poczuła, jak serce przyspiesza. To jest czysta trutka na szczury. Substancja silnie toksyczna, działa szybko, szczególnie przy spożyciu nawet niewielkich ilości. To nie przypadek, że ktoś to miał. Anna czuła, jak ziemia usuwa się jej spod nóg. Chociaż podejrzewała najgorsze, potwierdzenie tego było wstrząsające. Podziękowała Magdzie i obiecała wyjaśnić wszystko, gdy tylko zbierze więcej informacji. Kolejnym krokiem było dokładne przejrzenie wspólnych finansów. Spędziła całe popołudnie, analizując historię bankową. Zauważyła regularne wypłaty gotówki w dużych kwotach, które nie pokrywały się z żadnymi znanymi wydatkami domowymi. Jedna z transakcji przykuła jej uwagę, przelew na dużą sumę pieniędzy do osoby nazwiskiem Kowalski W. To musi być ten facet, pomyślała Anna. Chociaż nie miała pewności, wiedziała, że to nie jest przypadek. Powiązania finansowe Kamila z mężczyzną, którego widziała, musiały oznaczać coś więcej. Zdecydowała, że musi porozmawiać z kimś, kto zna Kamila i może wiedzieć coś o jego tajemnicach. Anna skontaktowała się z Marcinem, byłym wspólnikiem Kamila w firmie budowlanej, który odszedł kilka miesięcy temu w niejasnych okolicznościach. Umówili się na spotkanie w małej kawiarni. Marcin, choć z początku nieufny, szybko zrozumiał, że Anna nie szuka kłopotów, ale odpowiedzi. Co chcesz wiedzieć? Zapytał, bawiąc się filiżanką kawy. Wszystko, co możesz mi powiedzieć o interesach Kamila. Coś jest nie tak, a ja chcę to zrozumieć, powiedziała szczerze. Marcin westchnął i spojrzał na nią z mieszaniną współczucia i niepokoju. Kamil był dobrym szefem, przynajmniej na początku. Ale z czasem zaczął wchodzić w dziwne układy. Ludzie, z którymi się zadawał, nie byli zbyt legalni. Witold Kowalski to tylko jeden z nich. Słyszałem, że zamieszany jest w oszustwa finansowe i podejrzane transakcje. Dlaczego odszedłeś z firmy? Zapytała Anna, starając się ukryć rosnący niepokój. Kamil zaczął mnie naciskać, żebym podpisał kilka dokumentów, które nie wyglądały dobrze. Odmówiłem, a on zaczął grozić, że stracę więcej niż pracę. Wolałem się wycofać, zanim zrobi się gorzej. Anna poczuła, jak jej żołądek zaciska się z nerwów. Kamil nie tylko prowadził podwójne życie zawodowe, ale najwyraźniej nie wahał się używać nieuczciwych metod, by osiągnąć swoje cele. Myślisz, że mógłby posunąć się do czegoś radykalnego? Zapytała, nie mogąc dłużej ukrywać swojego strachu. Marcin spojrzał na nią poważnie. Aniu, jeśli Kowalski jest w to zamieszany, to nic mnie już nie zdziwi. Bądź ostrożna. Tego wieczoru Anna wróciła do domu z pełną świadomością, że nie ma już miejsca na wątpliwości. Jej mąż nie tylko brał udział w nielegalnych działaniach, ale i prawdopodobnie chciał pozbyć się jej za wszelką cenę. Trutka na szczury, pieniądze, tajemnicze spotkania, wszystko zaczynało układać się w przerażający obraz. Czekała na Kamila, który wrócił późnym wieczorem. Kiedy wszedł do mieszkania, Anna siedziała w kuchni, wpatrując się w stół. Musimy porozmawiać, powiedziała, gdy tylko zamknął drzwi. O co znowu chodzi? Zapytał z irytacją. Wiem, że coś przede mną ukrywasz. I wiem, że to, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Kamil spojrzał na nią, a w jego oczach pojawił się cień niepokoju. Nie rozumiem, o czym mówisz. Anna wstała i podeszła do niego powoli. Wiem o Kowalskim. Wiem o pieniądzach. I wiem o trutce, którą twoja matka miała w kuchni. Kamil zamarł. Przez chwilę nie powiedział ani słowa, ale w jego spojrzeniu pojawiła się mieszanka strachu i złości. Lepiej uważaj, Aniu. Czasami lepiej nie wiedzieć zbyt wiele, powiedział lodowatym tonem, po czym odwrócił się i wyszedł z kuchni. Anna poczuła, że to był ostatni sygnał, by działać. Musiała natychmiast zakończyć ten koszmar, zanim stanie się coś jeszcze gorszego. Anna czuła, że dalsze życie z Kamilem jest niemożliwe. Mężczyzna, którego kiedyś kochała, stał się kimś obcym, a jego mroczne sekrety stanowiły realne zagrożenie dla jej życia.
Wiedziała, że jeśli chce się uratować, musi działać szybko i zdecydowanie. Następnego dnia, gdy Kamil był w pracy, Anna zaczęła pakować swoje rzeczy. Zdecydowała, że opuści mieszkanie i zgłosi wszystko na policję. Jednak zanim odejdzie, musiała zabezpieczyć dowody. Zdjęcia trutki, przelewy finansowe i rozmowy z Marcinem, wszystko to zapisała na pendrive i dodatkowo przesłała na swoją skrzynkę mailową. Kiedy przeszukiwała biurko Kamila, natknęła się na kopertę z dokumentami. W środku znajdowały się papiery, które jednoznacznie wskazywały na to, że Kamil przygotowywał się do rozwodu. Planował przejąć całość ich wspólnego majątku, przedstawiając Annę jako osobę niezdolną do zarządzania finansami. Wiedziałam, że to tylko kwestia czasu, szepnęła do siebie. Do koperty dołączony był także list z kancelarii prawniczej, w którym informowano Kamila o możliwości wniesienia wniosku o wyłączność władzy nad ich wspólnym majątkiem. Anna poczuła gniew, ale i ulgę. Teraz miała pewność, że to nie była paranoja. Wieczorem Anna była gotowa. Czekała, aż Kamil wróci do domu, by przekazać mu swoją decyzję. Kiedy wszedł do mieszkania, spojrzała na niego z determinacją. Kamil, odchodzę. Mężczyzna uniósł brew w geście zdziwienia. Co ty wygadujesz? Nie masz dokąd pójść. Anna wzięła głęboki oddech i podniosła telefon. Mam wszystko, czego potrzebuję. Dowody na twoje działania, twoje powiązania z Kowalskim, a nawet na to, że chciałeś mnie pozbyć się za pomocą matki. Jeśli spróbujesz mnie zatrzymać, pójdę z tym na policję. Kamil zamarł. Jego twarz stężała, a oczy stały się zimne. Nie wiesz, z kim zadzierasz, syknął. Może i nie wiem, odpowiedziała Anna. Ale nie boję się ciebie. Zabrała torbę, którą przygotowała wcześniej, i wyszła z mieszkania, nie oglądając się za siebie. Anna przeniosła się do mieszkania swojej przyjaciółki Magiedy, która zaoferowała jej schronienie. Była zdeterminowana, by zakończyć ten rozdział swojego życia i zacząć od nowa. Pierwszym krokiem było złożenie pozwu rozwodowego. Z pomocą prawnika przygotowała wniosek, w którym przedstawiła dowody na działania Kamila. Wiedziała, że rozwód nie będzie łatwy, ale była gotowa walczyć o swoje. Kamil próbował się z nią skontaktować kilka razy, ale Anna ignorowała jego wiadomości i telefony. Wiedziała, że każda rozmowa mogłaby być kolejną próbą manipulacji. W międzyczasie skontaktowała się z policją, przedstawiając wszystkie dowody, które udało jej się zgromadzić. Śledztwo ruszyło, a działania Kamila i jego wspólnika Kowalskiego zaczęły wychodzić na jaw. Kilka miesięcy później Anna stała w sali sądowej, gotowa stawić czoła swojemu mężowi. Kamil wyglądał na zdenerwowanego, a jego adwokat unikał kontaktu wzrokowego. Przez cały proces Anna zachowała spokój, wiedząc, że prawda jest po jej stronie. Sąd orzekł rozwód z winy Kamila, przyznając Annie prawo do połowy majątku. To był dla niej moment ulgi i początek nowego życia. Po zakończeniu sprawy Anna postanowiła skupić się na sobie. Znalazła nową pracę w innej firmie, zaczęła uczęszczać na zajęcia jogi i poznawać nowych ludzi. Jej życie nabrało spokoju i stabilności, na które zasługiwała. Chociaż to, co przeszła, pozostawiło w niej blizny, Anna wiedziała, że jest silniejsza niż kiedykolwiek. W końcu uwolniła się od toksycznego związku i mogła zacząć od nowa, tym razem w pełni kontrolując swoje życie.